Witajcie moi drodzy, kolejna edycja vloga, tym razem odcinek poświęcony alkoholom. Życie jest przewrotne, ostatni odcinek o ustawianiu godziny i daty w zegarkach mechanicznych nagrywałem w środku nocy, podczas gdy dzisiaj odcinek alkoholowy nagrywam o nieco mniej intuicyjnej porze dla spożywania alkoholi mocnych, ponieważ nagrywam go wcześniej rano, przed wyjściem do pracy. Jak widzicie, tak to się już czasem dziwnie układa, kiedy prowadzi się vloga. Trzeba trzymać się pewnego harmonogramu, a mój harmonogram to odcinek lifestyle'owy poświęcony życiu współczesnego faceta oraz odcinek alkoholowy poświęcony degustacji trunków leżakowanych, najczęściej whisky. No i moi drodzy, dzisiaj też właśnie tak się stanie. Spotkamy się z jednym z najsławniejszych blendów na świecie, co mam nadzieję sprawi mi i Wam przyjemność, ale tego dowiemy się dopiero, kiedy otworzę butelkę. Ja dzisiaj, hołdując tutaj ostatnim tygodniom lata, postanowiłem zaprezentować się w takim zestawie trochę bardziej letnim. Postanowiłem, że założę mój popielaty letni garnitur, ale dzisiaj zasady klasycznej elegancji zostawiłem w garderobie. Postanowiłem łamać je, nie bacząc na konsekwencje, ale licząc na to, że spotka się to z Waszym uznaniem, bo z zasadami w klasycznej elegancji jest tak, że trzeba je najpierw poznać, co ja już zrobiłem, trzeba następnie zacząć je stosować, co ja również przez ostatnie wiele lat robiłem i następnie w pewnym momencie można poczuć, że przyszedł ten czas, w którym zasady te można z powodzeniem łamać. Kolejności tej nie można by odwrócić, pamiętajcie o tym, a ja dzisiaj próbuję łamać te zasady, a w jaki sposób? No cóż, tego nie widzicie, ale do tej marynarki mam dzisiaj dżinsy i mokasyny, no i oczywiście nie noszę krawata, co normalnie do marynarki garniturowej robić by należało. Ja ten garnitur znam już bardzo dobrze, nosiłem go, nie pamiętam, w którym chyba w odcinku o Armaniaku, jeśli macie ochotę obejrzeć, jak wygląda w takim zestawie bardziej biznesowym. Prezentowałem go także w zestawie biznesowym na blogu, a oprócz tego prezentowałem go także w koncepcji casualowej z espadrylami na sesji zdjęciowej w poznańskiej palmiarni. Także jest to już ubranie, które dobrze znam, noszenie go sprawia mi przyjemność, ale ponieważ już miałem je na sobie tyle razy, potrzebuję takich dodatkowych bodźców, które sprawiałyby, że to ubranie odżywa na mnie i sprawia mi wielką radość. I takim bodźcem dzisiaj jest właśnie ten zestaw sportowy, nosząc tę marynarkę jako blazer ze wspaniałą poszetką z zebrą, która to zebra doskonale pasuje do tego garnituru. Autorstwa oczywiście Alka Lisa Kuli, sławnego ilustratora. Ja postaram się złożyć tę poszetkę w taki sposób, aby trochę tej zebry prezentować tutaj na zewnątrz. Złożenie to puff, które znacie, czy puff po angielsku, które znacie z innego odcinka, więc zachęcam Was do tego, abyście je sobie obejrzeli. A my, moi drodzy, przechodzimy już do Famous Grouse. No i cóż, Famous Grouse to taka whisky, która jest jednym z najsławniejszych blendów na świecie, a dokładnie 6. najbardziej popularną whisky świata, która sprzedaje się w liczbie 43 milionów butelek, czyli zaledwie 5 razy mniej niż lider rynku Johnny Walker, który sprzedaje się w liczbie 220 milionów butelek rocznie. To czyni, tak jak już powiedziałem, Famous Grouse 6. najpopularniejszą whisky, która obecna jest w aż 94 krajach na świecie, więc bez wątpienia mamy do czynienia z marką globalną, marką korporacyjną, która doskonale wie, co robi. No i cóż, moi drodzy, Famous Grouse, jak wszystkie marki premium, posiada pewną głębię historyczną, wywodzi się z rodzinnej historii, z rodzinnego biznesu, co zaczyna być powoli, jeśli ktoś ogląda wszystkie odcinki, takim standardem w świecie blendów, czy to George Ballantyne, czy to John Walker, a w tym wypadku Matthew Kloag, założyli swoje firmy, zakładając, moi drodzy, to nie ukrywam, jest dla mnie odrobinę inspirujące. Przeglądałem sobie stary wpis na blogu, który umieściłem na millerpie.pl o Famous Grouse i tam napisałem kiedyś, że patrząc na historię tych wszystkich blendów, to chyba powinienem otworzyć sklep spożywczy. No i cóż, moi drodzy, napisałem to tam parę ładnych lat temu, nie wiedząc kompletnie, co mnie czeka. W międzyczasie otworzyłem bardzo duży sklep, niekoniecznie spożywczy, bo na 300 metrach kwadratowych w Poznaniu i 2 piętrach sprzedajemy klasyczne ubrania i leżakowane alkohole różnej maści, koniaki, armaniaki, kalwadosy, rumy, no i oczywiście bardzo dużo whisky. No więc taki sklep już jest, można powiedzieć. Dobry adres też jest. Podgórna 4 w Poznaniu, czyli taka lokalizacja w samym centrum. No ale co tutaj taki śmieszny uśmiech losu, czy taka ciekawa historia jest taka, że kilka miesięcy temu, z początkiem tego roku, wypuściłem markę własną wódki, która no, ma dopiero pół roku, młodo, można powiedzieć, że to jest młodość tej marki, pierwsze dni, ale myślę, że to jest taka rzecz ciekawa, bo kiedy analizujemy sobie te wszystkie historie znanych marek, to jest to dla Was taka możliwość obserwowania czegoś od samego początku. No i moi drodzy,
tam znowu to też przypadek, zrobiono to zdjęcie, gdzie stoi cały stół butelek wódki tej pierwszej serii, tam było tylko 300 butelek, wszystkie sprzedały się w 4 godziny, czyli w 240 minut, szybciej niż jedna butelka na minutę, a zdjęcie przechodzi do historii i być może będzie to takim, zobaczymy, zdjęciem założycielskim. Wiecie, sky is the limit, nie wiadomo co się stanie dalej, nie wiadomo gdzie ta marka pójdzie, na razie sprzedało się już kilka tysięcy butelek, na razie odbiór z rynku jest bardzo, bardzo pozytywny, wiele osób z całej Polski, nie tylko z Polski, pisze do mnie, jak bardzo zadowoleni są z zakupu, jak smakowała im po degustacji wódka ziemniaczana Miller, wódka jest z ziemniaka, z samego serca krainy podziemnej pomarańczy, z Pyrlandii, pochodząca od rdzennego mieszkańca tej krainy, także produkt jest bardzo autentyczny, choć nie ukrywam, mam nadzieję, że dzisiejsze czasy i nowoczesna technologia mogą przyspieszyć jego rozwój i nie będzie to tak, że dopiero mój wnuk będzie mógł z dzika jakieś kupony odciąć. No to jak już tak opowiadam, to jest najgorsze, kiedy w jakimś odcinku mnie trochę poniesie, bo wtedy robię coś, czego nie planowałem. To już w ostatnim odcinku pokazywaliśmy sobie, że cała moja podłoga zastawiona jest alkoholami. No ale jak już tutaj jesteśmy... Ojej, teraz się przestraszyłem, bo prawie... O, dobra, będziemy żyć. No powiem szczerze, że gdyby ten Bowmore z 68 się zbił, to nie byłoby fajnie. W każdym razie, moi drodzy, można powiedzieć, że jest to butelka założycielska, bo to jest ta legendarna edycja styczeń 2008. No i tak to wygląda. Wstawię jeszcze zdjęcie z tego stołu. Co mi tam... Dobra, taka dygresja. Przepraszam Was za to. Nie planowałem, ale trochę mnie poniosło, bo taką paralelę można gdzieś tutaj postawić. Choć, no bądźmy szczerzy, George Ballantyne, John Walker, Matthew Gloag to jednak ikony gorzelnictwa. Ja jestem wciąż małym żuczkiem, ale marzyć trzeba, prawda? Dobra, więc moi drodzy, Famous Grouse bardzo często w Polsce błędnie nazywana jest Perdix Perdix, czyli kuropatwą, podczas gdy ta whisky powinna nazywać się Lagopus, Lagopus Scoticus, czyli pardwą szkocką, ponieważ to ten ptak właśnie znajduje się na etykiecie. No i kilka słów może o historii tej whisky, jeszcze zanim przejdziemy do degustacji. A zresztą ja lubię tutaj trochę czasem pocudować, więc uwaga, robię małą przerwę. No cóż, moi drodzy, tutaj jest kilka ciekawych historii związanych z tymi butelkami. Jak widzicie, jest kilka butelek. Tutaj przede wszystkim przygotowałem butelkę z tej najnowszej wersji, bo niedawno był lifting butelki, chciałem o tym trochę powiedzieć. Udało mi się też gdzieś, jeśli dobrze pamiętam, chyba w Selgrosie, kupić butelkę mniejszą, półlitrową. Jak wiecie, kiedy mogę, zawsze optuję za takimi butelkami, ponieważ... Kiedy mogę, zawsze optuję za takimi butelkami, ponieważ są mniejsze, a ja na potrzeby vloga zwykle upijam tylko szyjkę tej butelki i później czekam na jakąś imprezę, w której to mogę wraz z kolegami czy znajomymi degustować te whisky dalej, najczęściej z Coca-Colą, bo oczywiście blendy głównie do tego się nadają. No ale oprócz tego, więc tutaj przygotowałem whisky do degustacji, przygotowałem nową butelkę do pokazania. Miałem też szczęście, ponieważ na barku w Miller Spirit znalazłem jakąś starszą butelkę otwartą z banderolą z roku 2013. Jeszcze tam trochę jest. Pewnie już dużo powietrza, więc może trochę utleniona po takim czasie, nie wiem, kilka lat w butelce. Ale mamy okazję porównać coś nowego, coś starego, zobaczyć coś nowego. No i w końcu, aby przypomnieć mój prime time blogowy, kiedy pisałem bloga bardzo mocno i było to w Polsce jeszcze coś cały czas nowego. Oczywiście nie byłem jedyny, ale nie byłem pierwszy, no ale był taki czas, że na pewno moje zasięgi były no, zdecydowanie największe w tutaj całym kraju. Pewnie cały czas są, tak myślę. Miałem taką przyjemność, że przychodziły regularnie, cały czas też trochę przychodzą dary losu od producentów whisky i kiedyś dostałem taką oto właśnie pardwę szkocką, czyli Gilbert the Grouse, bo tak na imię ma ta pardwa, z etykietą, z napisem The Famous Tomasz. Także muszę powiedzieć, że sprawiało mi to dużą przyjemność. Oczywiście posiadanie takiej butelki to jest jakaś tam może miła pamiątka, natomiast można powiedzieć, że do autorytetu, czy do doświadczenia, czy do wiedzy miłośnika whisky nie wnosi absolutnie nic. Niemniej tak to już jest, że alkoholami bardzo często rządzi prawo marketingu i muszę powiedzieć, że
wiele rzeczy, które mógłbym określić czy opisać jako faktycznie rozwijające, czy jako faktyczne osiągnięcia w świecie alkoholu, na przykład możliwość poznania niektórych producentów alkoholu, możliwość degustacji bezpośrednio w magazynach, prosto z beczek, picie jakichś rzeczy, nawet koniaków z XIX wieku, picie wielu roczników armaniaków, picie whisky prosto z beczki, podróżowanie po wielu krajach, to wszystko jest bardzo fajne. Natomiast dla wielu osób posiadanie butelki z napisem The Famous Tomasz to już jest to i wielokrotnie po wystawieniu tej butelki gdzieś tam w sklepie jako eksponat czy artefakt otrzymywałem słowa uznania związane z tym, że pan to się chyba zna, bo ma pan The Famous Tomasz. Także tak to niestety czasem działa w świecie alkoholi, a producenci alkoholi doskonale o tym wiedzą i wielokrotnie to wykorzystują, aby konsumentów do siebie przyciągnąć i przekonać do tego, że ich marki są najbardziej atrakcyjne i pożądane. I tak się dzieje. Nie ma co się dziwić. Zatem, moi drodzy, rozmontujmy sobie najpierw tutaj tę półlitrowa piersiówkę. To dosyć imponujący rozmiar jak na piersiówkę. Ok, dobra, otworzona. No to, moi drodzy, Lagopus Scoticus. Czuję się, jakbym jakieś zaklęcie z Harry'ego Pottera mówił. Bo ja nie jestem Mugolem, tak tylko dorzucę tutaj, nawiasem mówiąc. Jak to zrobić teraz? No dobra. Czyli tutaj będzie ta nowa wersja. A tutaj spróbujemy sobie tej starej, o, z dozownikiem. Ale to, jeśli dobrze kojarzę, jest wypust na rynek niemiecki. Także, bo ja zawsze mówię, że dozownik to brak zaufania producenta do konsumenta na rynku. Także, jak widzicie, ci producenci czasem też chcą powstrzymać możliwość podrobienia produktu nawet na takich rynkach wysoko rozwiniętych, gdzie można by pomyśleć, że nikt tego produktu podrabiać by nie chciał. Okej, dobrze. Zatem, moi drodzy, wracajmy do tematu. Pomyślałem już słowo Matthew, bo tak nazywa się założyciel marki i prawie powiedziałem, wracajmy do tematu. Zatem wracajmy do tematu. Matthew Gluck założył sklep spożywczy i później jego syn go przejął, później jego wnuk go przejął i jego wnuk sprawił, że właśnie marka The Grouse Brand stała się sławną marką, którą to przejęła w 1970 roku firma Highland Distilleries, która później została przejęta przez znaną już nam Edrington Group. Edrington Group to marka, która nie jest marką przypadkową, absolutnie nie. Portfolio tej marki jest dosyć duże. To też producenci wódki, taka ciekawostka. Mają wódkę Snow Leopard, jedna z takich luksusowych, droższych wódek. Mają też rum, którego nazwy w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, ale co ważniejsze, mają dwie sławne marki blendów, oczywiście Famous Grouse i Catty Sark, którą też mogliście gdzieś spotkać lub ją poznać, to też na pewno będzie degustacja, ponieważ jak wiecie, kocham żeglować, a to jest marka z kliprem herbacianym, najsławniejszym na świecie, Catty Sark, właśnie na etykiecie, więc na pewno się z nią kiedyś spotkamy. No a oprócz tego Edrington Group posiada także kilka destylarni, z których przynajmniej dwie, a być może więcej, na pewno obiły się wam o uszy, a są to m.in. Macallan, nie między innymi, to wszystkie, Macallan, Highland Park, Glenturret i Glenrothes. Także te cztery destylarnie należą także do Edrington Group i jak widzicie, jest tutaj pełen potencjał do tego, aby produkować także właśnie blendy. No i jak na markę korporacyjną i globalną przystało, Famous Grouse to nie jest jedna etykieta, to nie jest odosobniona butelka, tylko jest to portfolio rozmaitych właśnie edycji. Oczywiście Famous Grouse ta podstawowa w białej etykiecie, to wersja 3-letnia, ale mamy także Snow Grouse, na której znajduje się Lagopus Muta, czyli pardwa górska. To jest taka ciekawa, whisky kiedyś namieszała, ponieważ producent sugeruje, aby podawać ją w temperaturze minus kilkanaście stopni. Jak coś już jest tak schłodzone, to wtedy wszystko łatwo wypić, więc to ciekawa koncepcja dla whisky, którą jednak chciałoby się degustować, ale być może kiedyś spotkamy się z tą whisky, to rozwiniemy tę koncepcję dalej. Mamy także whisky, która nazywa się Smoky Black, a kiedyś nazywała się Black Grouse i to jest dymna wersja tego blendu. Mamy wreszcie Black Grouse Alpha Edition, czyli dymna i wersja z dużym udziałem starszych
moltów i mamy także Mellow Gold i wersję 16-letnią. Mellow Gold, duży udział beczek poszery, tak aby whisky była nieco bardziej deserowa. No i to 16-letnia wersja to oczywiście już taka ultra premiumizacja. Także tak to wygląda. No i można jeszcze, teraz ze smutkiem się dowiedziałem, bo myślałem, że jestem wyjątkowy. I thought I was special. Natomiast niestety tak nie jest. Taką właśnie spersonalizowaną butelkę można zamówić sobie na stronie Famous Grouse. Także każdy może ją mieć. Mało tego, wyobraźcie sobie, że zdjęcie promujące tę butelkę na stronie Famous Grouse oczywiście ma na etykiecie imię Tomasz. Także być może coś w tym jest i jestem gdzieś tam połączony z tym światem alkoholi jeszcze bardziej niż myślę. Dobrze, moi drodzy, tak to wygląda. Warto jeszcze dodać, że na etykiecie tutaj towarzyszy nam ta pardwa, ma imię, to jest Gilbert the Grouse. Marka Famous Grouse słynie z marketingu, który jest bardzo interesujący, przyjazny dla oka, oczywiście w Polsce niepropagowany, natomiast historycznie związana z rugby. Była promotorem, marka Famous Grouse była promotorem wielu właśnie wydarzeń związanych z tym bardzo interesującym sportem. Mi się podoba, bo to jakby połączyć zapasy jiu-jitsu i amerykański futbol, bo piłkę, także całkiem ciekawy. No i do tego wszystkiego rugbyści mają także kalafiory, podobnie jak jiu-jiteiros czy zapaśnice. Także jestem tutaj trochę powiązany z tym tematem. Ale co jeszcze mogę wam powiedzieć, to że Gilbert the Grouse jest bohaterem wielu bardzo interesujących i zabawnych reklam. Jedna z moich ulubionych to jest, kiedy Gilbert wpada na ekran, pojawia się nagle, jest bardzo zdziwiony i pojawia się ciekawy, zabawny czy przewrotny, doskonale dobrany, świetny copywriter, podpis Goes Down Smoothly. Czyli można dobrze dać na polski, jak wchodzi gładko, co my zwykle mówimy o alkoholach mocnych pity na czysto. Także ta sugestia, reklama taka w stylu żubry czasem się stawia, tak jak znamy z piwa, też wspaniały copywriting, świetny marketing, to też tutaj właśnie jest stosowane. Tak to mniej więcej wygląda, a my, moi drodzy, przejdźmy teraz do degustacji whisky Famous Grouse. Zaczniemy sobie od tej edycji obecnie nam panującej. Aha, jeszcze miałem powiedzieć o butelce, więc wycofuję się, ktoś da timecode, a ja znowu wsteczny. Moi drodzy, no i cóż, tak wyglądała to poprzednia butelka, tak wygląda nowa butelka. Muszę powiedzieć, że ten lifting to jest lifting, który całkiem mi się podoba, robi na mnie wrażenie, ponieważ butelka została zmieniona, wygląda nowocześniej, jest te kanty czy załamania są mniej ostre. Tutaj też nie były bardzo ostre, ale jednak ta butelka wyglądała tak tradycyjnie, a tutaj pojawiła się taka łezkowatość, dwa wybrzuszenia po bokach, taka pewna łagodność tej linii jest, także w ciekawy sposób to wygląda. Etykieta została trochę skrócona, pojawił się embossing z datą powstania marki, 1800 rok. Cały czas, jak na każdej butelce, pozostaje Matthew Glaug. Tutaj widzę, że to jest ta sama butelka, także tak to wygląda. No i cóż, tutaj nakrętka trochę bardziej błyszcząca. Jeśli chodzi o samą etykietę, może porównam z tą tutaj, no to etykieta, cóż, nazwa pojawiła się na górze, jest dosyć zbliżona, generalnie powiedziałbym. Także tak to wygląda. Jako ciekawostkę mogę tylko dorzucić, że ostatnio rebranding zrobiła marka Finlandia, czyli bardzo sławna w Polsce, sławna marka wódki. I taki dla mnie jest to ruch no, troszeczkę zaskakujący, ponieważ nowa butelka zupełnie inaczej wygląda niż butelka poprzednia. Ja poprzedniej butelki byłem zwolennikiem, podobał mi się ten taki sopel lodu, natomiast no, teraz butelka wygląda inaczej. Oczywiście ma być wyrazem premiumizacji, natomiast ja jestem zwolennikiem poprzedniej butelki. Ciekawe jestem, co wy myślicie, możecie też napisać o tym w komentarzach. Natomiast my już teraz możemy przejść do degustacji. Dobrze. Famous Grouse z obecnej edycji. Słodowość, zbożowość, to jest pierwsza rzecz, którą czuję. Słodycz. Trochę miodowości. Odrobina wanilii. No i później spirytus. Profil aromatyczny nie jest tutaj żadnym zaskoczeniem.
Tak jak wspominałem już ostatnio, blendy, ktoś powiedział, że odcinki robią się nudne, bo każdy jest taki sam. Bo blendy są trochę nudne. Była rodzina albo nie, założyła go albo założyła go firma i potem okazuje się, że jest średni i nadaje się do lodu i Coca-Coli. Tak to już jest z blendami, moi drodzy. Zobaczmy, jak pachnie ta starsza whisky. Czy jest tutaj spójność? No cóż, gdybym miał być szczery, to ona prawie w ogóle nie pachnie. Trochę spirytusowości. Jakaś słodycz, trochę zbóż, ale być może, nie będziemy tutaj jakichś snuć dziwnych teorii, być może jest tak, że rzeczywiście ta, no jakby nie było, olbrzymia zawartość powietrza w tej butelce już ten aromat trochę nam tutaj zabiła, także no napiję się jej też, ale skupię się na tym smaku tej świeżo otwartej. Także tak to się układa. Nie tyle, że jestem zaskoczony, no ale jednak mamy tutaj do czynienia z takim popularnym blendem, więc wydawało mi się, że ten profil byłby taki bardziej deserowy. Natomiast tutaj lekka zbożowość, ale nie mogę powiedzieć, że jest to aromat nieprzyjemny. No i cóż, w smaku. Jest słodka, jest czekoladowa. Nie ma żadnej owocowości. Coś, co zwraca moją uwagę, to to, że nawet przy pierwszym łyku nie jest mocno pieprzna. To znaczy, że ku mojemu, oczywiście czuję pieprzność, czuję etanol, ale ku mojemu zaskoczeniu ten syndrom grzanej rury nie wystąpił. Także oczywiście ona trochę rozgrzewa, ale to jakby tylko tyle. Dobrze. Uwaga, kolejny niekontrolowany element odcinka, idę po wodę. No cóż, muszę powiedzieć, że jestem nawet dość miło zaskoczony. Ten finisz utrzymuje się na języku, ma taki wymiar czekoladowy, aż muszę go trochę zgasić, żeby napić się tej następnej whisky. Utracony aromat nie musi oznaczać utraconego smaku, ale no tutaj raczej nie będziemy żadnych wniosków wielkich wyciągać z tego. No cóż, muszę powiedzieć, że ta whisky jest w smaku i w odbiorze zdecydowanie gorsza. Jest spirytusowa, jest cierpka, jest gorzka, no nie wiem, mogę to nazwać jakąś tam formą. Czy ona jest czekoladowa? No chyba nie jest. Jest po prostu, jest takim bardziej bym powiedział parszywym blendem. Ale tak jak powiedziałem, nie powinienem chyba tutaj w żaden sposób wyciągać wniosków, ponieważ może to być różnica w serii, tak zwane batch variation, ale może to być także po prostu fakt, że whisky ta była przechowywana nie tak, jak należy whisky przechowywać. Choć ja powiem Wam szczerze, że z mojego doświadczenia wynika, iż to przechowywanie whisky na przykład do połowy pełnych, bo nigdy do połowy pustych, przynajmniej w moim życiu, butelkach, często na whisky wpływa dobrze i te whisky nieco zaokrągla, łagodzi. Natomiast w tym wypadku ta whisky smakuje mi zdecydowanie mniej, no i nie ma w niej przyjemnego aromatu, także nie ma w niej przyjemnego smaku, także tak to wygląda, ale być może to po prostu wina przechowywania. Natomiast ta nowa wersja, to zupełnie inna para kaloszy. Nie ma tutaj oczywiście żadnej wybitności, natomiast jako taki blend codzienny, to jest to coś, co myślę, że mógłbym nawet wypić z samym lodem. No i z kolą na pewno też. Także tak to mniej więcej wygląda. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za kolejny odcinek, za kolejne spotkanie przy kieliszku, przy degustacji. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe.
Mam nadzieję, że te tematy marketingowe również są dla Was czymś interesującym. Jestem bardzo wdzięczny za to, że oglądacie moje odcinki. Jest wiele osób, które oglądają wszystkie odcinki. Jesteśmy w stałym kontakcie przez social media, także koniecznie dodajcie, znajdźcie mnie i dodajcie także na fejsie i na Instagramie. No a oprócz tego pamiętajcie, że aby nie przegapić kolejnych odcinków, a w tym tygodniu 3 odcinki i w następnym tak samo, koniecznie subskrybujcie mój kanał już teraz po to, aby być cały czas na bieżąco. Żegnam się tradycyjnie, wielkie dzięki i do zobaczenia!